ale nie było całościowego ani przekrojowego spojrzenia na rolników w Polsce właśnie pod kątem tych tematów. Pierwszą edycję tego badania przeprowadziliśmy 2 lata temu, na przełomie roku 2014-2015. I po 2 latach zdecydowaliśmy się powtórzyć badanie po to, żeby zauważyć, jakie są zmiany, jaki jest postęp. I dla nas to badanie jest bardzo ważne z 2 powodów. Po pierwsze, mamy usystematyzowaną wiedzę na temat kompetencji rolników w zakresie rolnictwa zrównoważonego i podejścia ich do kwestii bezpieczeństwa i swojego i środowiska. Ale po drugie, to badanie jest dla nas bardzo ważne ze względu na akcję Grunt to Bezpieczeństwo, którą prowadzimy już od 2 lat. Akcję, w której opakujemy właśnie praktyki bezpiecznego i zrównoważonego rolnictwa. Dzięki temu badaniu wiemy, jakie są rolników obawy, jakie są ich nadzieje, ale także poznajemy szereg argumentów, które po marketingowemu mówiąc możemy sprzedać rolnikom kwestie zrównoważonego rolnictwa i bezpieczeństwa. I dzięki temu badaniu nasza akcja Grunt to Bezpieczeństwo myślę, że będzie jeszcze bardziej skuteczna niż do tej pory, a to jest niezbędne, żeby się rozwijać. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam na...